Od tej informacji rozpoczęła się wczorajsza konferencja prasowa. Mamy nowego rzecznika prasowego, bo przedstawię Państwu, pan Marcin Ryłko. Może pan Marcin powie coś więcej o sobie. 20 lat w obszarze administracji, w tym administracji głównie samorządowej, ale też z pewnym epizodem w administracji centralnej. Przez ten cały czas głównie w obszarze marketingu, PR-u, komunikacji. To chyba tyle. Myślę, że uda nam się ze sobą bardzo dobrze współpracować. Inaczej tego nie widzę. Prosiłbym o chwilę wyrozumiałości, żebyśmy mogli się wdrożyć, zapoznać. Jak widzę swoje zadanie, przede wszystkim na usprawnieniu komunikacji między państwem a urzędem. Nie mogło zabraknąć pytania od naszej redakcji o przyszłość byłego już rzecznika Cezariusza Wiklika. Oto co usłyszeliśmy. Pan Cezary Wiklik dalej pracuje w urzędzie, będzie więcej się zajmował promocją miasta, ale tak samo będzie funkcjonował też w biurze prezydenta. Jako redakcja liczymy na owocną współpracę z nowym rzecznikiem, która pozwoli nam lepiej informować mieszkańców o tym, co dzieje się w mieście Jelenia Góra. Ustępującemu rzecznikowi życzymy powodzenia w dalszej pracy. Super, mamy wszystko. Bardzo dziękuję.